sobotni poranek budzimy Was od 8 rano w Radio Żmur FM. Przez 2 godziny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Teresa Stępień-Nowicka, jest Pani aktorką bardzo zapracowaną. Występuje Pani w teatrach, serialach, a także właśnie udało się Pani znaleźć czas i tutaj przyjechać. Tak, miałam tę przyjemność, zostałam zaproszona przez pana Mateusza tutaj z Polish Association. Jest fantastycznym człowiekiem, któremu się chce coś zrobić dla Polonii, dla Polaków i dla rozwinięcia kultury i współpracy z krajem. No, żeby współpracy i poszerzenia tej współpracy. W ogóle powinnam zacząć od gratulacji dla pani. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Przed chwilą oglądaliśmy sztukę The Silent Unseen, czyli Cicho Ciemni. Rola, którą pani grała, jest trochę skomplikowana. Jest to monolog, ale wciela się pani w rolę właściwie kilku osób. Tak, jest to tak zwany teatr w teatrze. Jest to trudne, ale mnie jako aktorce dającą dużą satysfakcję, bo w jednym spektaklu, na jednej scenie mogę pozmieniać się w różne postacie. Ale takie są założenia, były założenia reżyserki i dramatuszki tego spektaklu, żeby móc opowiedzieć historię o kimś tak wspaniałym, jakim jest generał Elżbieta Zawadzka. O kobiecie, która działała w czasie wojny i później po wojnie w Polsce również, bo to jest po prostu legenda nasza, żeby o niej opowiedzieć, a nie zrobić z niej pomnika, taki, który po prostu jest tylko pomnikiem, a nie żywym człowiekiem, to trzeba było wymyśleć po prostu jakąś tam wewnętrzną strukturę tego spektaklu. No i właśnie ten teatr w teatrze pozwolił nam i pokazać sprawy bieżące, czyli współczesną, współczesnych Polaków, emigrantów, którzy są, współczesnych Polaków, nie tylko emigrantów, ale w ogóle Polaków, którzy nie znają swojej historii, nie znają swoich korzeni. My czasami nie wiemy, co nasi rodzice robili, i jednocześnie połączyć to z pokazaniem tej heroicznej kobiety, skromnej, ale bardzo silnej, o której myślę, że warto by pomarzyć, żeby ziścił marzenie, żeby trochę z nas takie, żebyśmy były takie silne czasami i mogły dążyć do tego, do swoich zadań, do swoich idei, żeby je spełniać. Widzę, że pani spodobała się ta postać. Bardzo. Bardzo powiem szczerze, że jak akurat miałam przyjemność widzieć tę panią na ulicy, żyła w Toruniu, więc trudno, żebym jej nie spotykała. Natomiast zafascynowała mnie jej praca na rzecz Polski, bo to była bardzo skromna osoba, a taki miała power w sobie i taką siłę nieprawdopodobną, siłę, którą się dzieliła, bo to bez ludzi też by sama nic nie zrobiła. Tak, jest to postać, która pomimo, że to był okres wojenny, absolutnie można z niej brać przykład i teraz. Ja nie mówię o tym, że trzeba walczyć w konspiracji oczywiście, ale ta siła, to dążenie do celu, to umiłowanie ojczyzny i to w takim naprawdę pozytywnym znaczeniu, to jest to, co warto. Warto mieć w sobie. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale lubi pani historię? Lubię. Lubię, bo tak tyle fajnych rzeczy tam się dzieje. Przynajmniej wiem, co było, a tak to w przyszłość można tylko sobie wróżyć z kart albo z gwiazd i nie zawsze to wychodzi. A przynajmniej to, co było, to wiemy i możemy sobie interpretować na swój sposób. A poza tym rzeczywiście lubię historię i lubię stare miasta, bo ubóstwiam, jak czuję taką aurę wstecznych lat. Czuję, że gdzieś te duchy, ci ludzie tu mieszkali, chodzą. To zupełnie inaczej się funkcjonuje w takim miejscu. Także bardzo. No pod sam koniec spektaklu padło takie zdanie, można jechać gdziekolwiek pod warunkiem, że wiem kim jestem. Nie wiem, czy poprawnie do końca to powiedziałam. No, dobrze. Tak? Tak, że wiem kim jestem. To właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, odnajdywanie swoich korzeni, bo wielu z nas nie wie, kim jesteśmy naprawdę, co robili nasi rodzice. To, że był jakimś tam pracownikiem czegoś, to trochę mało, ale co oni robili? Oczywiście w tym okresie wojennym, jest to ten czas, o którym ja opowiadam, ale po wojnie również wiele ludzi po prostu, tak jak rodzice tej bohaterki, przez wiele lat ukrywali się ze swoją przynależnością do AK, przynależnością, pracą w konspiracji, bo były takie czasy, że po prostu kara ich za to spotykała. W związku z tym ja muszę wiedzieć, kim jestem, to jest to właśnie, że ja muszę poznać tę historię moich rodziców, historię moich rodziców, mojej rodziny, mojego miasta, mojego kraju, bo to wszystko jest bardzo ważne. Po to mamy literaturę, po to mamy historię, po to rozmawiamy ze sobą, żeby poznawać się. Po to, żeby tutaj, na przykład tak jak jesteście Państwo tu w Szkocji, żebyście też nie odcinali tych swoich skrzydeł, bo nie ma co.
Mhm. Zawsze ta tradycja i kultywowali tradycję, bo to jest szalenie ważne. Mhm. Jak to będziemy mieli, to będziemy silni. Naprawdę. Tak, i tutaj jeszcze chciałam przytoczyć jeszcze jedną frazę. Okoliczności są okolicznościami, ale... My jesteśmy żołnierzami. Ale my jesteśmy żołnierzami, musimy walczyć. Tak, to znaczy to zostało powiedziane oczywiście w trakcie wojny, że wszystko może się zdarzyć. I tak jak ona, będąc na przykład w Londynie, gdzie jest na tym spotkaniu bal, kiedy się cały czas uśmiecha, nie może pokazać ani swoich łez, ani zdenerwowania, bo przecież ją obserwują też, więc wszystko to są okoliczności, w którymi musimy zaistnieć i panować nad nimi, ale walczyć o to, co jest dobre. W tym w przypadku generał Zawadzkiej to chodzi o wolność, a u nas chodzi o te drobne, takie małe rzeczy. Jesteśmy żołnierzami swojego losu. Wykuwamy go i musimy walczyć o to, co dla nas jest dobre, o naszą przyszłość, o nasze człowieczeństwo. Żeby być człowiekiem po prostu prawym. Tak. Tak, to były takie bardzo ważne przesłania, ale jeszcze jest jedno. Nie umknęło to mojej uwadze i nie wiem, czy dobrze zapisałam, bo też było mało czasu i było ciemno na widowni. Nic by nie zostało z Cezara i z Jezusa. Gdybyśmy przedstawili pamięć. Tak, to jest to właśnie, to jest ta pamięć. Proszę zauważyć, że mamy wielu przyjaciół, mamy różnych znajomych, są pomniki na cmentarzach, chodzimy, czytamy, ale jak nie ma, jak o nich się nie mówi, nie pamięta się swoich najbliższych, to ich nie ma. Tyle z nas zostaje. To jest właśnie przerażające, że ta historia, pyta mnie pani historii, tak, bo ona mówi o kimś, kto był. My ich pamiętamy, my o nich wspominamy. Myślimy o swoich rodzicach, o swoich bliskich, babciach, dziadkach. Przecież oni byli, nas kochali. I ta energia, to coś cudownego, ta aura, którą nas otaczali, przenieśli na nas. A teraz my, dzięki pamięci o nich, my też z nimi cały czas jesteśmy. To jest coś takiego metafizycznego, ale to jest konieczne. Bo nie będziemy pamiętać, kto by wiedział, kto to jest Cezar, prawda? Pamięć o zmarłych zostaje wtedy, kiedy my o nich pamiętamy. Mhm. To jest to. Mhm. No, pamięć w takim też ogólnym znaczeniu, o przeszłości. Absolutnie tak. To nie jest tak wybiórcza jakaś tam pamięć konkretna, tylko że jak o kimś rozmawiamy, pamiętamy, nie wiem, czy ktoś pójdzie się pomodlić, czy myśli sobie czasami, czy dziękuję, że ktoś tam był, ale pamiętamy, po prostu myślimy, to jest to bardzo ważne, bo oni gdzieś tam krążą. Coś się z nami dzieje. Nie chcę wywołać żadnych dodatkowych. Dobrze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Nie będę pani pytać ani o na dobre i na złe, ani o klan. Chociaż mogłabym o to zahaczyć, ale chciałabym spytać panią o coś jeszcze jednego. Czy to prawda, że stara się pani nikogo nie zawieść? Takie coś znalazłam właśnie o pani w jednym z artykułów na internecie. No tak, staram się, jak już robię coś i dotrzymuję, staram się dotrzymywać słowa. Oczywiście często cierpi na tym moja rodzina, bo no tak, bo zawsze znajduję czas dla innych, a czasami przez to cierpią moi bliscy. No tak, ale uważam, że tak, jeżeli z kimś chcę pracować, jeżeli coś komuś obiecałam, to staram się nie zawodzić ich. A jeżeli czegoś nie mogę wykonać, to wtedy rozmawiam, mówię. Czasami nie udaje się wszystko, ale wtedy staram się po prostu wytłumaczyć dlaczego. Bo myślę, że tak jest łatwiej. Czy jest pani konkretną osobą, jak właśnie główna bohaterka? Nie zawsze, nie. Jestem taki, mam złożony charakter, jestem rak. Więc raz do przodu, raz do tyłu. W związku z tym jestem takim człowiekiem z dużą wyobraźnią, wrażliwością. I chyba to częściej nade mną góruje, ale jak mam coś do zrobienia, załatwienia, to robię to, zajmuję się wieloma sprawami społecznymi, jestem wolontariuszką w hospicjum, w hospicjum światło, w hospicjum nadziei. Także no, takie rzeczy, które trzeba, no takie ludzkie. No. Takie ludzkie. No bo to daje taką satysfakcję fajną. Jest pani takim człowiekiem duszą. A ja wiem, nie wiem. Nie wiem jak. Jestem po prostu, no jestem jaka jestem, no co. Czasami chyba łatwiej osobom zewnętrznym określić mnie niż mnie samej. Nie, mam i słabe strony, i ciche dni mam, i słabe dni, ale to myślę, że każdy z nas jest tak, taki. Takie ludzkie. Takie po prostu ludzkie. I im jestem starsza, tym uważam, że nie należy się tego wstydzić. To, co kiedyś było, że trzeba było szpanować, czy chciałby ci upadabniać się do kogoś, szkoda na to czasu. Każdy z nas jest tylko jeden na świecie. I nie ma kogoś, nie ma drugiej osoby, która by była porównywana do niego. Każdy z nas tworzy swoje wspaniałe, jest wspaniałą istotą, która daje coś, czego nikt inny nie da i to jest istotne. Tylko to trzeba zrozumieć. I tu tak troszeczkę wracamy do początku. Bardzo ważna jest tożsamość. Tak.
bardzo ważna. Jeżeli wiemy, kim jesteśmy, to nieważne, czy wyjedziemy gdzieś daleko za oceany, czy tu bliżej, czy będziemy mieszkać na małej wiosce, czy w wielkim mieście, ale jak wiemy, kim jesteśmy i staramy się być, to wiemy, kim jest, to znaczy, jak jest nasze drzewo, nasze korzenie rodzinne i co z nich wynika, i jakie od rodziny wzięliśmy, że tak powiem w cudzysłowie, przykazania, doświadczenia na życie, że dobro odwdzięcza się dobrem. I myślę, że jak to wszystko wiem, to jest wtedy dobrze. To jest wtedy, to się dobrze nam żyje. O. Dobrze, Pani Tereso. I tym właśnie pozytywnym akcentem zakończymy. Bardzo się cieszę, że Panią spotkała. Ja również dziękuję bardzo. Tu tak daleko jeszcze. Ale jak fajnie to u Was. Cudnie jest. I fajna publiczność była. Bardzo się cieszę, bo myślę, że trzeba o tym mówić. Mhm, bo tak. Przez teatr często więcej dociera do ludzi, do serc, do wyobraźni, bo po prostu gdzieś się coś usłyszy i człowiek zaczyna wiercić sobie w główce, także się cieszę, że to jestem. Jeszcze raz Pani bardzo dziękuję. Czy mogłaby Pani pozdrowić jeszcze słuchaczy Śniadania po polsku? Drodzy Państwo, pozdrawiam Was wszystkich. Żyjcie tu sobie dobrze, wspaniale. Jesteście w pięknym kraju, w pięknym mieście. I jeżeli powiem, że my Polacy jesteśmy wspaniałym narodem, to bądźmy dla siebie dobrzy i uśmiechajmy się na co dzień, a to naprawdę zmienia nas. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz wszystkich i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Słuchacie Śniadanie po polsku. Wojciech Ulatowski, technik teatralny, podobno prawa ręka Pani Teresy. No tak można powiedzieć, że prawa ręka, jeździmy z tym spektaklem, po świecie to mało, za dużo powiedziane, po Europie. W Polsce też sporo tego spektaklu gramy. Poza tym na co dzień zajmuję się, mam własną firmę nagłośnieniową, zajmuję się organizacją koncertów, spektakli teatralnych też. A jak się Panu współpracuje z Panią Teresą? Bardzo dobrze, znamy się już wiele, wiele lat. Dogadujemy się, nie ma problemu. Bardziej nas goniła imię i terenie pani, która napisała scenariusz i reżyserka, czyli Inka Dowlasz. A już jeździmy, trochę przerobiliśmy jej wizję na naszą, taką bardziej mobilną, bo w różne miejsca jeździmy, różny sprzęt jest, ale nam się bardzo dobrze współpracuje. Co potrafi Pan zrobić właśnie, oprócz jakichś takich, powiedzmy, efektów dźwiękowych? To znaczy, co potrafię zrobić? To, co pozwala wyposażenie danego teatru. Nigdzie nie jest tak samo. Wszędzie są inne sprzęty, ale na ogół u mnie jest to o tyle problem, że na przykład jak wyjeżdżamy za granicę, ja znam niemiecki, angielskiego nie za bardzo, ale tutaj na przykład w Aberdeen dogadaliśmy się bez problemu. Techniczne słowa, każdy z nas, czyli z pracujących w technice, nauczył się na tyle. Może nie jestem komunikatywny, ale się dogadujemy. Tutaj też się udało to wykonać wszystko przy tym sprzęcie, który oni tutaj mają. Czy jest Pan pierwszy raz w Aberdeen? W Aberdeen pierwszy raz, a w Szkocji drugi raz. Rok temu byliśmy w St. Andrew. Graliśmy, a byliśmy w Dundee, byliśmy w Edynburgu. Bardzo mile też wspominam ten wyjazd. Taki trochę Pan obejrzy świat w takim razie. No troszeczkę jeżdżę, bo nie tylko ze spektaklami teatralnymi, ale też zajmuję się oświetleniem, sceną. Jeżdżę z taką toruńską firmą, która organizuje Mistrzostwa Europy na żużlu po całej Europie, Mistrzostwa Świata Juniorów, to trochę więcej niż Europa. No i sporo też po Polsce jeszcze. A jak długo Pan pracuje w ogóle w tym zawodzie? To znaczy od 9 lat mam swoją firmę. Zajmuję się tym koło 18, prawie pełnoletnio już jest w tym, co robię. Ale na własnej działalności od 9 lat. Czyli lubi Pan swoją pracę w takim razie? No, przebranżowiłem się bardzo. Utrzymuję się na rynku, gdzie nie jest łatwo. Rynek jest bardzo duży. W nagłośnieniach, w oświetleniach i tak, ale wszedłem w dobry moment i utrzymuję się na rynku. No i przede wszystkim musi Pan być dobry, żeby się utrzymać. No, myślę, że tak, ale to oceniają ludzie, nie ja. Myślę, że jest dobrze.
Bardzo dziękuję panu za te kilka minut, które pan mi poświęcił. Oczywiście życzę wszystkiego dobrego i udanego pobytu w Szkocji w takim razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Sławomir Łoniecki, historyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak to się stało, że został pan zaangażowany w ten wielki event tu w Aberdeen? Mateusz Łagoda. Jak zdążyłem się zorientować, postać tutaj, szczególnie w środowisku polonijnym, bardzo znana, bardzo zaangażowana społecznie, ale nie tylko znana w środowisku, bo widzę, że świetnie orientuje się także wśród tego środowiska studenckiego na Uniwersytecie w Aberdeen, zna wielu profesorów, również widać było, że ma pozytywne, dobre relacje z władzami Aberdeen. No, wrażenie to wywiera na mnie wielkie. Czyli rozumiem, że przez pana Mateusza Łagody znalazł się tu pan w Aberdeen. Czy to jest pierwszy raz tutaj w granitowym mieście? Tak, w Aberdeen jestem po raz pierwszy, natomiast w Wielkiej Brytanii już byłem wielokrotnie. Miałem tą przyjemność kilkukrotnie być w samym Londynie na stypendiach naukowych. Byłem również przez około miesiąc w Irlandii Północnej, w Belfaście i w miejscowości, pięknej miejscowości Ballymena. No, brzmi imponująco. Jest pan podróżnikiem w takim razie. No, na pewno moją pasją jest tak. Zwiedzanie jest przenoszenie się z miejsca na miejsce, jest odwiedzanie różnych ciekawych, atrakcyjnych miejsc. Jestem zakochany w moim kraju, w Polsce. Jestem osobą, wydaje mi się, kontaktową, otwartą i na tyle życzliwą, że łatwo mi jest się gdzieś znaleźć w innym, obcym miejscu i będąc tutaj w tej chwili w Aberdeen, no czuję się fantastycznie pomiędzy ludźmi, nie tylko Polakami, ale także Szkotami. Nie wiem, czy tutaj w mikrofonie słychać tą muzykę, która dobiega gdzieś tam w tle. Więc jest świetny klimat, podobny klimat był wczoraj, kiedy spotkaliśmy się w jednej z restauracji, w polskiej restauracji prowadzonej przez polskie małżeństwo, gdzie była międzynarodowa grupa muzyków, którzy specjalnie dla nas, dla tych kilku Polaków, którzy przyjechali na te kilka dni do Aberdeen, grała po prostu koncert i to było wszystko żywiołowe, bez przygotowania specjalnego, natomiast wyszło to fantastycznie. Mam takie wrażenie, że lubi pan też tą historię, koneksję pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Tak, dokładnie, to ma jakby swoje różne źródła. Między innymi, o czym tutaj na dzisiejszym spotkaniu wspominałem, mój wujek, brat mojego bliskiego krewnego, mojego dziadka, w Wielkiej Brytanii spędził sporo życia po wojnie, pozostając w Szkocji. Walczył w wojskach polskich, walczył w dywizji pancernej generała Maczka, przeszedł cały szlak z tą dywizją od Francji, od Falaise, powiedzmy do Bredy czy Wilhelmshaven, gdzie dywizja zakończyła swój szlak. No i później osiedlił się w Szkocji, niedaleko Edynburga i tutaj no, spoczął na ziemi szkockiej. Poza tym w mojej pracy naukowej, interesując się tematyką lotniczą, przyjeżdżałem na Wyspy Brytyjskie. Jak już wspomniałem, byłem kilkakrotnie w Londynie na stypendium naukowym, na stypendiach naukowych. I zakochałem się w tym kraju. Tu śmiem teraz stwierdzić, że w kraju, nie tylko w jednym konkretnym miejscu, ale w Wielkiej Brytanii. Historią zresztą Wielkiej Brytanii interesuje się już od dawien dawna. Bardzo lubię czytać dla relaksu książki właśnie z dziejów Wielkiej Brytanii, z dziejów Anglii, chociaż bardziej to te czasy średniowieczne mnie interesują i powiedzmy wiek XVI, jeszcze XVII do rewolucji Cromwella. Później już tak daleko się nie zagłębiam w dzieje Wielkiej Brytanii. A obecnie pisze pan książkę o pilocie skalskim, to prawda? Tak, ukończyłem, jestem świeżo właśnie po zakończeniu opracowania, które pochłonęło kilka lat. Książka ma ukazać się w przyszłym roku, będzie w tej chwili poddawana obróbce redakcji, także liczę na to, że w odpowiednim czasie jak najszybciej się ukaże. Faktycznie moje zainteresowania polskimi pilotami ciągną się już od wielu, wielu lat. W zasadzie generałem Skalskim zainteresowałem się no, już kilkanaście lat temu, krótko po tym jak dowiedziałem się o tym, że pilot zmarł, z prasy wyczytałem różnego rodzaju na jego temat informacje. No i tak powoli, powoli, krok po kroku Skalskim zacząłem się interesować, a w ostatnich latach poświęciłem mu sporo czasu. Byłem między innymi dwukrotnie na stypendium w Londynie, o którym już wspomniałem, właśnie w
kwestii poszukiwania źródeł oraz literatury, szczególnie literatury anglojęzycznej, książek poświęconych organizacji lotnictwa, dziejom lotnictwa, szczególnie II wojny światowej, książek, których nie ma w Polsce, a na przykład są w Wielkiej Brytanii. Tu chyba nie odbiegnę od tematu, jeżeli zapytam o tą plebiscyt w Wielkiej Brytanii, który ostatnio się odbył, na tą postać wielkiej wystawy. Czy pilot Skalski nie byłby taką odpowiedniejszą osobą? Ja myślę, że w zasadzie prawie każdy, czy każdy polski pilot, który znalazłby się w tym plebiscycie i wygrałby ten plebiscyt, byłby godną postacią, biorąc pod uwagę, że to nie do końca chodziło o sylwetkę konkretnego człowieka, tylko chodziło o symbol pokazania przedstawiciela całego lotnictwa. I to nawet nie tylko polskiego, bo myślę, że Muzeum RAF miało ideę taką, żeby ten konkretny pilot był symbolem całego lotnictwa biorącego udział w zmaganiach II wojny światowej przeciwko faszyzmowi, więc pewnie chodziło też i o brytyjskich pilotów, o amerykańskich pilotów i każdego innego kraju walczącego w szeregach alianckich. Natomiast gdybym miał powiedzieć personalnie, na pewno generał pilot Stanisław Skalski był bardziej znanym i jest lepiej, bardziej rozpoznawalnym pilotem, który osiągnął niebywałe sukcesy, zarówno te powietrzne, bo zestrzelił 18 samolotów wroga z pewnym ułamkiem, to daje mu jakby pierwszeństwo wśród polskich asów myślistwa. Franciszek Kornicki, o którym mówimy, nie zestrzelił żadnego samolotu, ale nie to jest miernikiem wartości pilota. Myślę, że Franciszek Kornicki, który został ostatecznie wybrany na, w cudzysłowie to ujmę, twarz przyszłorocznych uroczystości stulecia RAF, jest dobrym wyborem, chociaż miał też i niezwykle sławnych konkurentów, chociażby Douglasa Badera, z którym wygrał, który zajął drugie miejsce. No, jest to pilot, myślę, że w Wielkiej Brytanii bardzo znany, ale to jednak polski lotnik będzie twarzą przyszłorocznych uroczystości. No to prawda. Wczoraj był Pan gościem w Polskiej Szkole im. Świętego Stanisława Kostki. Prezentował Pan właśnie cichociemnych, jak to w ogóle się odbywała ta współpraca pomiędzy Polakami, którzy byli na obczyźnie, cichociemnymi, a właśnie Polską. I to samo mówi Pan też o agentach, tajnych agentach. Jak wrażenia w ogóle po tymże spotkaniu w szkole? No wrażenia są bardzo dobre. Myślę, że proszę tego nie poczuć, nie odebrać jako próba schlebiania. Śmiem stwierdzić, że byłem bardzo zaskoczony poziomem wiedzy uczniów, przypomnę, klasy 4., 5. i 6. w tematyce niezwykle trudnej, jakim jest II wojna światowa, w takich szczegółach i detalach, gdzie opowiadałem o lotnikach, o pilotach, gdzie opowiadałem o cichociemnych kurierach, emisariuszach i tak dalej. Już samej nazwy dla czwartoklasisty wypowiedzenie tych słów sprawi trudność, nie mówiąc już o rozwinięciu i powiedzeniu, co one oznaczają. I moim dużym zaskoczeniem było to, że w tych klasach zostałem przyjęty w sposób bardzo uważny, skupiony przez te dzieci, a już jestem pod wielkim wrażeniem czwartoklasistki. Niestety nie przypomnę jej w tej chwili imienia, bo nie pamiętam. Natomiast dziewczynka, rozmawiając na temat II wojny światowej, z czym się wojna kojarzy, wspomniała, że kojarzyło się z obozami koncentracyjnymi i to było dla mnie zastanawiające, skąd w jej wieku dziecko na tym poziomie wiedzy historycznej potrafiło prawidłowo określić obóz koncentracyjny. No i okazało się, że dziewczynka rozwinęła w takich detalach i szczegółach, że byłem zaskoczony jej wiedzą, umiejętnością wysłowienia się oraz wymienienia trudnych słów oraz jakby zaprezentowania tego tematu w sposób adekwatny do rzeczywistości, a nie bardzo pasujący do dziecka na tym poziomie. Później się okazało już w takiej rozmowie osobistej, że no to są jakieś tradycje rodzinne, dużo rozmów na ten temat się prowadzi, natomiast dziewczynka uczestniczyła w jakimś tutaj lokalnym konkursie poświęconej pamięci Żydom, stąd też znała świetnie obóz Auschwitz-Birkenau i o nim opowiadała. Zebrał Pan też bardzo dużo autografów, chyba to jest takim miernikiem też tego, że temat był interesujący. Tak, pamiętam jak pracowałem, bo był taki czas, że pracowałem w szkole podstawowej, to również składałem regularnie autografy, ale te autografy to były moje podpisy pod oceną. Natomiast i nie zawsze dobrą oceną dla takiego ucznia. Natomiast teraz poczułem się niemalże jak jakaś gwiazda, gdyż proszono mnie o nie tylko autograf, ale i o dedykację. To również świadczy w moim odczuciu osobistym o tym, że dzieci słuchały tego, co mówiłem, słuchały z uwagą.
być może, tak mi się też wydaje, podobało się to, co, o czym mówiłem, stąd też to zainteresowanie i powiem szczerze, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. A co mam myśli o tej wystawie tutaj? Właśnie z nami, za plecami dosłownie jest ta wystawa. No jest to wystawa poświęcona, tu zauważę, że nie tylko cichociemnym, ale także polskim lotnikom, zarówno jak widzę dywizjonów tych myśliwskich, ale także i bombowych, ale te dwa tematy są ze sobą bliskoznaczne, gdyż cichociemny na ziemię polskie przerzucany był za pomocą samolotu. Robiły to nie tylko samoloty brytyjskie, od pewnego momentu także specjalna jednostka, polska jednostka powołana do tego celu. Wystawa jest skromna, natomiast okoliczności prezentowania przy okazji spektaklu, który przed chwilą miał miejsce, powoduje, że mimo tej skromności, mimo tylko i wyłącznie plansz informacyjnych, wzbogaconych dużą ilością zdjęć, dużą ilością kopii dokumentów, no, ma bardzo silny przekaz. Dzisiaj historia była przekazywana jakby w trójnasób. Ta wystawa, która jest bardzo treściwa, krótka, ale bardzo treściwa. Spotkanie przed spektaklem, taki krótki wykład na temat cichociemnych, ale nie tylko, bo również innych specjalistów wojennych, innych osób w inny sposób angażujących się w działania wojenne. No i sam spektakl, który był bardzo uczuciowy, bardzo przemawiający do wyobraźni. Myślę, że to wszystko, połączenie tych trzech elementów, czyli wystawy, krótkiego wykładu oraz spektaklu, osiągnęło swój cel. Mówił pan o dzieciach, a co pan myśli o Polakach tutaj na obczyźnie, których pan tutaj zdążył spotkać i poznać? No, miałem szczęście poznać i spotkać Polaków naprawdę fantastycznych. Największy kontakt, najdłużej miałem okazję obcować ze studentami polskimi, także tymi polskiego pochodzenia, ale już mieszkającymi w Szkocji, ale także sporym gronem polskich studentów, którzy specjalnie na studia przyjechali do Aberdeen. Myślę, że te relacje, jakie odczułem, polsko-polskie, naprawdę na fajnym, wysokim poziomie. Natomiast coś, na co zwracam szczególną uwagę, to jest niesamowita serdeczność ze strony Szkotów, ze strony tutaj rodowitych mieszkańców i wyraźnie czuć, że, o właśnie żegnał mnie jeden ze Szkotów machając na pożegnanie, wyraźnie czuć, że jest wielka nić jakiejś symbiozy przyjaźni polsko-szkockiej. To jest z mojego punktu widzenia i myślę, że te jakby zaszłości historyczne, o których wspomniałem, faktycznie przekładają się na czasy współczesne. Bo przecież rozmawialiśmy o kontaktach polsko-szkockich zaczynających się już w wieku XV, a kończyliśmy na wieku XX, II wojny światowej, czasach powojennych, ale też i pokazywaliśmy, mieliśmy okazję oglądać również te kontakty, relacje dzisiaj, bo znów wrócę do tego tła, które być może teraz nie jest słyszalne, bo jest przerwa w koncercie muzycznym, ale pokazuje, że Polacy i Szkoci świetnie się rozumieją, świetnie się bawią, świetnie się ze sobą dogadują. Bardzo dziękuję panu za ten wywiad. Widzę, że pan jest zachwycony tutaj pobytem. W takim razie życzę poznania jeszcze więcej ludzi i oczywiście sukcesów naukowych w takim razie, żeby ta książka wyszła jak najszybciej. Dziękuję również. Myślę, że książka książką, natomiast mnie osobiście bardzo zależy na tym, żeby uczelnia, którą reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mocniej zaistniał tutaj w Aberdeen, ale także chcielibyśmy, żeby i Aberdeen pokazał się w Bydgoszczy. Liczę na to, że uda nam się dojść do prędzej czy później do porozumienia i kontaktów takich już dwustronnych między światem nauki Aberdeen a naszym bydgoskim. W takim razie również tego życzę panu i pańskiej uczelni. Dziękuję bardzo. Słuchacie Śniadanie po polsku. Dobry wieczór, Mateusz Łagoda, wiceprezes Polish Association w Aberdeen. Dobry wieczór. Za nami wystawa. Cichociemni i polscy lotnicy w bitwie o Anglię i całej historii od września 1939 po ich smutne losy powojenne. Jak długo zajęło przygotowanie tej wystawy i przedstawienie? Wystawa jest dwuczęściowa. W grancie, który napisałem i ogólnie podzieliłem ją Win Her Freedom or Die, czyli to wystawa cichociemnych, czyli wywalcz jej wolność lub zgiń. I wystawa o lotnikach z hasłem For Your Freedom and Ours, później ją trochę skróciłem. Także jeżeli chodzi o wystawę o polskich lotnikach, to jest ta wystawa, z którą Polish Association Aberdeen jeździła do Lukars na wystawę Airshow i promowaliśmy historię polskich lotników.
rok temu właśnie byłem na sztuce, którą pani Teresa wykonywała w St. Andrews i zauważyłem też tą wystawę o cichociemnych i dzięki polskiemu konsulatowi ta wystawa o cichociemnych zawitała do Aberdeen. Oczywiście było to trochę też w tym naszej roli, że zorganizowaliśmy to wszystko, zajęło to sporo czasu. Także zacząłem tak naprawdę to na początku kwietnia wszystko. I się udało. Także jestem bardzo zadowolony, że przyszło wielu, nie tylko Polaków, ale również miejscowej społeczności. Także była fajna impreza i sama sztuka, jeżeli chodziło o sztukę, przekazała bardzo pozytywny message o tej pamięci historycznej, ale zarazem o niezamykaniu się na inne kultury, być otwartym. I taki dobry, pozytywny message dobroci, cieszenia się z tego, że mamy pokój, ale zarazem byli ludzie, którzy musieli oddawać życie, byli przygotowani na śmierć i żeby inni mogli żyć w wolnym społeczeństwie. I chciałem też pokazać współczesne przykłady wolontariatu, czy też tego, że miasto pomaga uchodźcom, że są ludzie w Aberdeen, którzy grają i zbierają najbiedniejszych, grają dla uchodźców, czy też ludzi w potrzebie. Także jest dużo pozytywów, o których się nie mówi. Także jest ten rys historyczny, ale zarazem jest bardzo współczesne znaczenie tej sztuki. Także właśnie o tym, że ta sztuka mówiła, o tym pozytywnym, że musimy znać tę historię, ale zarazem to nie jest zamykanie się na inne kultury. I bardzo ważne jest pamiętać, żeby nie dopuścić do tego, co było kiedyś, tak jak II wojna światowa. Bardzo ładnie pan to ujął. Może porozmawiajmy trochę więcej o tej wystawie. Dlaczego warto ją odwiedzić? Bo jeszcze będzie, prawda, czynna dosyć długo. Warto ją odwiedzić, zachęcamy wszystkich. Wystawa jest w pełni darmowa, także cieszymy się, że dzięki pani Pauli Gibson, to wspominałem też dzisiaj na scenie, która jest dyrektorką artystyczną Aberdeen Art Center, mamy okazję właśnie wynajęcia tej galerii i zaprezentowania historii polskiej z bardzo silnym szkockim akcentem. I cichociemni, którzy trenowali w Largo House, czy też szkolili się gdzieś w Highlands, czy też polscy lotnicy w bitwie o